Był taki pan, który nazywał się Carl Graves i bardzo mocno zainteresowała go antropologia człowieka. I ten pan zaczął badać różnego rodzaju kultury ludzi i zaczął wyodrębniać różnego rodzaju różnice, które dotyczą tych ludzi oraz różnego rodzaju podobieństwa. Pan ten zaczął charakteryzować różnego rodzaju grupy ludzi, ich zachowania i zaczął wyodrębniać ich poziomy rozwoju. Niestety, ale nie zdążył on opublikować swojej własnej pracy i pojawili się następcy jego roboty, że tak mogę to ująć, i ich nazwiska to Don Edward Beck oraz Christopher Cowan. I ci panowie zaprzyjaźnili się z tym panem i u schyłku jego życia dowiedzieli się wszystkiego, co jest tylko możliwe na temat jego pracy. Uzupełnili brakujące elementy, dorobili piękny rysunek i wydali jego teorię, która nazywa się Spiral Dynamics. To jest dokładnie ten rysunek, tutaj są autorzy. Książka, którą posiadam, to już jest, mógłbym powiedzieć, taki gotowy podręcznik, który podsumowuje całą pracę twórców i stanowi uproszczony model tego, jak rozwija się ludzka świadomość, bo wszystko dotyczy ludzkiej świadomości. Panowie dodali poszczególne kolory do opisu kolejnych szczebli rozwoju świadomości i przypisali im określone wartości oraz tak zwane memy. Memy to są takie kulturowe jednostki wartości, a dokładniej są to informacje, jakie dzielimy między sobą, wymieniając różnego rodzaju narracje. Memy to są wszystkie opowiadania, jakie między sobą dzielimy, które w swojej strukturze zawierają presupozycje, aksjomaty, konkretne słowa, konkretne pojęcia, które jesteśmy w stanie rozumieć. I najprostszym sposobem na to, jak jest to rozumieć, to jest to, aby przypatrzeć się samemu sobie, jakiego typu rzeczy ciebie interesują, co takiego oglądasz na co dzień, jakimi wartościami się kierujesz i w jakim miejscu w życiu jesteś, a następnie możesz samemu zacząć dostrzegać różnego rodzaju podobieństwa, tego, jak samego siebie określasz. To jest mem, to jest ta wartość, którą ty wyznajesz. Jeżeli jesteś osobą duchową, to jest ta twoja wartość. Jeżeli jesteś biznesmenem, to jest twoja wartość. Jeżeli cenisz sobie ekologię, rodzinę, wspólnotę, może sens życia, albo cel życia, może dyscyplinę, albo skuteczność. Te wszystkie wartości reprezentują pewnego rodzaju wzorce. I to są właśnie memy. I dzisiaj pomyślałem, że nagram wideo poświęcone Spiral Dynamics i opowiem wam, jak rozwija się ludzka świadomość i jakiego typu memy zostały wyróżnione tutaj w tej pracy. I tak jak możecie zobaczyć, memy charakteryzują różnego rodzaju kolory. Mamy kolor beżowy, mamy kolor purpurowy, mamy kolor czerwony, mamy kolor niebieski, mamy kolor pomarańczowy, mamy kolor zielony, mamy kolor żółty, mamy kolor turkusowy i mamy kolor koralowy. I cała spirala została podzielona na dwie części. I pierwszą część stanowią te pierwsze kolory do koloru zielonego, czyli beżowy, purpurowy, czerwony, niebieski, pomarańczowy i zielony. To jest pierwsza część tego łańcucha, tej spirali. Natomiast druga część, drugi poziom, to są trzy pozostałe kolory, czyli żółty,
turkusowy i koralowy. Ja za chwilę wyjaśnię Wam dokładnie, na czym polega ta różnica i dlaczego jest ona bardzo ważna. A na początek skupimy się na charakterystyce poszczególnych kolorów. I tak zaczniemy sobie od koloru pierwszego. Mamy kolor beżowy. Warunkami jego istnienia jest biologia i podstawowe instynkty ciała, używanie nawyków oraz instynktów, by przetrwać. To jest podstawowy, pierwotny nośnik naszego istnienia, czyli nasze fizyczne ciało. To jest wszystko to, co dotyczy naszego przetrwania. Tego, że żyjemy, że istniejemy i w ogóle, że robimy cokolwiek na takiej płaszczyźnie mechanicznej, aby przeżyć. Orientacją tego koloru jesteśmy my, ja, moje ciało. Jest to przykładowo noworodek albo bezdomny, bo tutaj musicie zrozumieć, że ten poziom dotyczy naszego przetrwania, więc możecie wyobrazić sobie to jako nasz instynkt przetrwania i możecie wyszczególnić wszystkie miejsca, gdzie on może występować, tak? Na przykład jakieś kraje Afryki, czy w ogóle... Wiecie, teraz na przykład jest klęska związana z koronawirusem i sama ta klęska dotyczy bardzo naszego ciała, tak? Naszego przetrwania, więc bardzo mocno ona dotyka tego poziomu naszego istnienia. W jaki sposób on funkcjonuje? Są to automatyczne, naturalne instynkty przetrwania. Poszukiwanie jedzenia, wody, ciepła, seksu i bezpieczeństwa. Brak wyraźnej granicy pomiędzy organizmem a jego otoczeniem. Więc możecie zaobserwować, że to są wszystkie te elementy, które dotyczą właśnie naszego przetrwania. Jego negatywnymi aspektami są lęk, bezsilność, apatia i to takie poczucie, że jesteś sam, tak? Że w pojedynkę trudniej jest przetrwać. Nie ma miejsca na pozytywne myślenie. Osoby, które bardzo mocno żyją właśnie z tego poziomu, są bardzo apatyczne, bardzo boją się życia i nie mają takiej świadomości, że istnieją większe perspektywy, że coś można osiągnąć, zrobić coś wspólnie, tak? Nie ma miejsca na pozytywne myślenie. Zresztą, jeżeli ktoś ma takie problemy na tym poziomie i powiesz takiej osobie, ej, weź się w garść, zacznij myśleć pozytywnie, to taka osoba kompletnie tego nie zrozumie, a nawet to odrzuci, czy może stać się nawet agresywna. Kolejnym kolorem jest kolor purpurowy. Jego cechami charakterystycznymi jest istnienie świata, magii, nastawienie na rytuały i naśladowanie natury, myślenie magiczne w różnych bożków, duchy i przodków. Jego orientacją jesteśmy my, bo wcześniej było nastawienie na ja, teraz jest nastawienie na my. I dotyczy ono najbliższego otoczenia, tożsamość grup, plemion. A sposób jego funkcjonowania to jest bezpieczeństwo, grupa, lojalność, budowanie więzi z plemieniem, zrywanie się z naturą, otoczenia, składanie ofiar, a jego negatywnym aspektem jest współzależność i zatracenie się w grupie. O ile na pierwszym poziomie jest to mem, który dotyczy nas jako ludzi, jako istnienie, jako przetrwanie, o tyle na drugim poziomie mamy sens tworzenia grup. Człowiek wyewoluował w taki sposób, że najpierw był w pewnym sensie samotny, potem stwierdził, hej, zbudujmy grupy, bo jest łatwiej przetrwać. I faktycznie sprawdzało się o tyle, na ile byliśmy w stanie być razem, do momentu, w którym nie stało się to uzależniające, bo silna więź z plemieniem tworzy tak zwaną współzależność i zatracane jest poczucie indywidualizmu i wtedy człowiek, czy w ogóle życie, tak, czy istnienie stwierdziło, to nie dla mnie, idziemy dalej, tak? I tak wyodrębnił się kolejny poziom, czyli poziom czerwony. Poziom czerwony jest skierowany na domaganie się mocy i władzy, natychmiastowe zaspokajanie potrzeb, kompulsywność, brak poczucia winy, poszukiwanie uwagi, wyraźna granica pomiędzy jednostką a jej otoczeniem. Jego orientacja to ja, czyli ego, na przykład poziom wewnętrznego dziecka, ale również dyktatorzy, szefowie gangów. Jego sposób funkcjonowania. Egocentryczna impulsywność względem otoczenia.
demonstrowanie siły, stawianie granic i kontrola, wyzyskiwanie i wykorzystywanie, władza bez względu na konsekwencje. Jego taką dominującą wartością jest przekonanie, że silniejszy wygrywa. Albo ja, albo nikt inny. No i negatywny aspekt to jest walka i demonstrowanie siły, chaos i ślepota na przyszłość. Czerwony żyje bardzo mocno tu i teraz, tylko to nie jest takie duchowe tu i teraz, tylko takie wykorzystywanie w tu i teraz, tak? Jak najlepiej jestem w stanie wykorzystać to, co jest tu i teraz, aby służyć sobie. Tutaj możecie wyobrazić sobie takie dziecko, które jest gdzieś w sklepie z zabawkami, tupie nogą i krzyczy, bo ono chce cukierka czy konika i chce mieć to po prostu dla siebie. I tutaj jest bardzo cecha charakterystyczna, impulsywna manipulacja. Zrobię wszystko, żeby osiągnąć swoją własną korzyść. Tutaj przykładem są dyktatorzy, rządni władzy autokraci. Wiecie, Hitler na przykład, tak? Często podaje się Donalda Trumpa jako przykład osoby koloru czerwonego. To są również przywódcy, którzy bardzo silnie i w dominujący sposób wpływają na ludzi, szybko ustanawiają granice i jakiś wspólny kierunek przy pomocy jakiejś historyjki, która omamia ludzi, tak? Daje im poczucie siły, ale po jakimś czasie okazuje się, że ta osoba myśli tylko i wyłącznie o sobie. I cechą charakterystyczną koloru czerwonego jest to, że jest bardzo silny, bardzo silnie, szybko działa, jest kompulsywny, ale tak samo szybko się wypala, bo nie myśli o przyszłości, nie myśli o konsekwencjach swoich czynów, nie ma samokontroli, nie ma tego poziomu samoświadomości, nie ma w ogóle poczucia winy, nie ma poczucia wstydu, poczucia winy, on zrobi wszystko dla siebie i nie interesuje go, co będzie dalej. I ludzkość wyewoluowała z tego poziomu w taki sposób, że stwierdziła, że jednak warto jest poszukać w życiu sensu, celu i znaczenia, tak abyśmy się wszyscy razem pogodzili, zbudowali jakiś sens wspólnoty, abyśmy podporządkowali się czemuś wyższemu. I temu służy kolejny kolor, czyli kolor niebieski. Kolor niebieski dotyczy poszukiwania porządku i znaczenia, podporządkowywania autorytetom, poświęcenie w służbie honoru, kontrola przez poczucie winy, szacunek dla przodków i tradycji. Jego orientacja to jesteśmy my, bo ile tutaj było ja, teraz znowu przechodzimy do my. Rodzina i normy kulturowe, tradycja, kościół i religia. Jego sposób funkcjonowania. Silna autokratyczność, struktura społeczna podporządkowująca się pod wyższe wartości. Poszukiwanie jedynej słusznej prawdy, kierowanie się wartościami dyscypliny, zasady, porządku, konformizmu, moralności i tradycji. Przewidywalność. Jego cechami negatywnymi jest dogmatyczność, totalitaryzm, totalna samokontrola, poczucie winy oraz czarno-białe myślenie. Niebieski wyewoluował w chwili, gdy u nas w Europie popularna stała się religia chrześcijańska i wszystkie te plemiona barbarzyńskie zostały podporządkowywane Rzymowi, tak? To był taki okres, gdy Rzym podbił sobie praktycznie całą Europę i zostało wprowadzone prawo, tak? I miało to ogromne konsekwencje, bo ludzie zostali zmuszeni do podporządkowywania się jakiemuś wyższemu celowi, ideałowi, absolutu, Boga, takiej dogmy moralności, tak? Wszystko zostało stworzone w taki sposób, aby człowiek był pod kontrolą. Z tym, że umożliwiło to powstanie cywilizacji i podwalin prawa, tego, że ludzie zaczęli mieć poczucie porządku, bo cechą charakterystyczną niebieskiego jest porządek. I tutaj bardzo ciekawym przykładem jest stoicyzm. Stoicyzm jest bardzo charakterystycznym przykładem koloru niebieskiego, czyli rzeczywistość jest totalnym chaosem, nie ma totalnie żadnej kontroli poza moim własnym umysłem, tak? I celem mojego życia jest moralne życie, życie jako dobry człowiek, dobry obywatel, żyjemy w podziale,
to jest dobre, to jest złe, ja będę dyscyplinował się, będę kontrolował swoje popędy, swoje instynkty, nie będę zachowywał się jak zwierzak, w ogóle ta zwierzęca natura człowieka jest zła, ważna jest rodzina, ważny jest kościół, ważne jest prawo, moje państwo, niebieski to jest bardzo silny nacjonalizm, moja tradycja, moja przeszłość, moje rytuały, to jest wszystko dla mnie ważne. I o ile w kolorze purpurowym istniała taka otoczka magii, bo ludzie się jednoczyli, wierzyli w duchy, w bożków, również mieli jakieś takie rytuały, z tym, że przy purpurowym to wszystko było takie zamglone, było takie magiczne, mgliste, jakieś takie różne duchy i świat magii i czarów, tak? Nie było tam żadnych takich ustanowionych konkretów, o tyle przy niebieskim to już jest. Jest bardzo silna ideologia, bardzo silna dogma, wszystko jest szczególnie określone. Jest bardzo silny sens autorytetu przypisany właśnie tej sile wyższej i ludzie się skrajnie temu podporządkowują. No i ten kolor jest u nas do dzisiaj, tak? Niektóre państwa, kraje, religie, to jest to, czego nie lubimy, tak? W religiach. Ale nie każdy jest świadomy tego, że miało to swoje plusy i było też konieczne. Tak intuicyjnie wyczuwam, że Polska jest bardzo takim silnie krajem niebieskim. Bo można byłoby też przypisać różnego rodzaju kraje do tych kolorów. Przejdziemy sobie dalej. Kolejnym kolorem jest kolor pomarańczowy. Takim przykładem również przy niebieskim jest też podporządkowanie się dzieci rodzicom. Jest taki moment, kiedy dzieciaki zaczynają się buntować, tak? I zaczynamy dojrzewać do tego, że autorytet może wcale nie ma racji, bo może w życiu ważniejsza jest wiedza i jak ja będę wiedział lepiej od autorytetu, to po co jest mi autorytet, kiedy ja mogę doświadczać życia, mogę poeksperymentować i mogę wiedzieć lepiej. I tak wyłania się kolor pomarańczowy. Jak przy niebieskim znowu byliśmy my, to przy pomarańczowym znowu jestem ja. I cechą charakterystyczną pomarańczowego jest poszukiwanie zasobów i szans do wykorzystania, poszukiwanie niezależności, nastawienie na rozwój, eksperymentowanie, status i wzrost, kierowanie się materializmem oraz konsumpcjonizmem, docenianie ambicji, kreatywności i profesjonalizmu, obfitości, sławy technologii. Wzrost gospodarczy bez końca. Sukces to gromadzenie dóbr. Kto ma więcej, ten wygrywa. Łączenie nauki z biznesem. Jego nastawienie to jestem ja. Ja, moje osiągnięcia, moje zdobywanie. Gdzie ja mogę się rozwinąć? Gdzie są szanse dla mnie, tak? To jest również mój biznes. Co ja mogę zrobić, aby wykorzystać tą niszę w rynku? Jaki produkt mogę stworzyć, aby go sprzedać, aby zarobić? Jakiego typu są potrzeby ludzi, jak marketingowo mogę się wypozycjonować na lidera. To jest kolor pomarańczowy. Jego cechami charakterystycznymi są również pragmatyczność, nastawienie na postęp, strategię i poszukiwanie rozwiązań, podejmowanie ryzyka i optymizm względem osiąganego sukcesu, zastąpienie agresji przez asertywność. I to jest mega ważne, bo to jest różnica pomiędzy kolorem czerwonym a pomarańczowym. Czerwony jest impulsywny, jest bardzo egocentryczny. Pomarańczowy też jest egocentryczny, z tym, że pomarańczowy nie wykorzystuje swojej siły tak bezpośrednio, tylko bardziej taki sneaky, manipulatywny sposób. Pomarańczowy będzie inteligentny, będzie elokwentny, będzie oczytany, będzie wykorzystywał wiedzę, kruczki prawne. Zamiast agresji będzie po prostu asertywny, będzie mówił swoje własne zdanie, będzie się argumentował, to jest bardzo cecha charakterystyczna polityków, tak? Używanie wiedzy do manipulacji, innowacyjność i budowanie wielkiego biznesu. To są przykładowo również korporacje, banki, ludzie z Wall Street, tak? Współczesny świat akademicki również jest kolor pomarańczowy, jest koloru pomarańczowego i to jest w sumie to, dlaczego z koloru niebieskiego przeszliśmy do koloru pomarańczowego. To jest właśnie wynikiem naszej edukacji, bo ludzie zaczęli się uczyć, doszło do rozwoju racjonalnej myśli, ludzie obalili Boga, tak? Sławetne
słowa niczego, Bóg umarł. No i powstał po prostu kolor pomarańczowy, również przez rozwój technologii, przez wojny światowe i taką samodzielność myślenia. Jego negatywną cechą jest sceptycyzm i manipulacja, konkurowanie. Pomarańczowy uwielbia konkurencję. Gdy ma jakieś wyzwania, to go wzmacnia. On wykorzystuje takie wyzwania, żeby stać się silniejszy, żeby wyprzedzać innych ludzi. Używanie nauki i technologii, by jak najlepiej kontrolować światem materialnym. To jest bardzo cecha charakterystyczna pomarańczowego. Używanie technologii, szybkie samochody, internet, telefony komórkowe, komputery, oprogramowanie, media społecznościowe, wykorzystywanie własnego wizerunku, sławy, marketing we wszelakich postaciach, wykorzystywanie idei czy wzorców, wpływanie na podświadomość ludzi. Jego cechą negatywną jest również to, że on potrafi się zaharować na śmierć i tam praktycznie nie ma duchowości. Jest niedbałość o otoczenie i środowisko oraz poświęcenie wszystkiego dla zysku i chciwość. To są cechy negatywne koloru pomarańczowego. No z tym, że musicie wiedzieć, że ten kolor w tej chwili dominuje u nas na świecie i jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o nasz rozwój, bo gdyby nie kolor pomarańczowy, to nie mielibyśmy komfortu, nie mielibyśmy wygody, nie byłoby tyle miejsc pracy, nie byłoby takich innowacyjnych środowisk rozwoju, nie byłoby tych wszystkich udogodnień, tego pozytywu również. I warto jest mieć tą świadomość, ponieważ ja za chwilę pokażę wam kolejny kolor, który jest bardzo antagonistycznie nastawiony do koloru pomarańczowego. A mowa o kolorze zielonym. Z czym mamy do czynienia przy kolorze zielonym? Akceptacja odmienności i różnorodności, docenienie środowiska naturalnego, w tym ekologii, odświeżenie wartości duchowych, z tym, że tutaj przy zielonym nastawienie duchowości jest na community, czyli na przynależność, na ludzi, na taką wspólnotę, nie taką duchowość jak przy non-duality, to jest taka duchowość na razie, o zjednoczmy się, będzie fajnie, nie? Nastawienie na budowanie społeczności i współpracę, odrzucenie hierarchii, sprzeciwienie się braku sprawiedliwości, korupcji i korporacyjnym wyzyskom, docenienie altruizmu, uważności, mindfulness, otwartości, wsparcia. Orientacja zielonego. My, społeczność, community, moja grupa, moje, mógłbym powiedzieć, plemię, z tym, że to nie jest taka tożsamość plemienna jak przy kolorze purpurowym, albo taka wspólnota autorytarna, jak przy kolorze niebieskim, to jest bardziej takie poczucie przynależności, że wszyscy jesteśmy ludźmi, że mamy swoje perspektywy, że wszyscy jesteśmy tacy sami, jesteśmy równi, że mamy serca, że czujemy, że jesteśmy wrażliwi, że należą nam się równe prawa i to jest tego typu wspólnota. Również takimi cechami charakterystycznymi zielonego są szacunek wobec relatywności i odmienności perspektyw. Pluralizm to jest otwartość na różnego rodzaju perspektywy. Docenienie uczuć, dzielenia się oraz współczucia, dążenie do równości praw, odrzucenie konkurencji, poszukiwanie spokoju, balansu i harmonii, dobro dla wszystkich, równość ważniejsza niż hierarchia. Kluczowi są ludzie i emocje. Zaraz przejdę do cech negatywnych, ale jeszcze chwilę chcę poopowiadać o zielonym. Wiecie, zielony wyrósł troszeczkę na podwalinach pomarańczowego, bo jak nasza cywilizacja zaczęła się rozwijać i ludzie zaczęli być coraz bardziej komfortowi, tak? I dostęp do dóbr i w ogóle usług stał się wszechobecny, nastała globalizacja, to pojawiło się też miejsce dla osób wrażliwych. Mówi się też, że początkiem koloru zielonego był tak zwany ruch hipisowski, postmodernizm, tak? I to były te czasy, wiecie, Johna Lennona i w ogóle Timothy Leary, kto kojarzy, ten wie, Terence McKenna, wiecie, kultura postmodernistyczna, czyli LSD, grzybki, palenie marihuany, tego typu środki.
poszukiwanie duchowości transcendentnej, z tym, że to nie jest jeszcze non-duality, tylko to jest poszukiwanie mistycznych doświadczeń subiektywnej duchowości. Wchodzenie w głąb siebie, poczucie wibracji, poszukiwanie znaczenia w pozytywnym myśleniu, afirmacje. To jest kolor zielony, to jest tego typu duchowość. I również cechą charakterystyczną koloru zielonego jest wieloperspektywiczność, totalny relatywizm do takiego poziomu, w którym to się staje patologiczne, ponieważ ludzie będący w swoim własnym rozwoju na poziomie zielonym mają takie przekonanie, że hierarchie są złe, że świat dzieli się na rządzących i rządzonych, że wszelkiego typu kontrola to zło, korporacje to jest zło, biznes to jest zło, technologia to jest zło, światem rządzi jakaś siła, którą należy zniszczyć, bo to jest zło. I pomimo takich dobrych, czystych intencji koloru zielonego, wiecie, otwartego serca czy tej bezwarunkowej miłości, tam jest cała masa żalu, zawiści czy nienawiści wobec koloru pomarańczowego. A ze względu na jego wysoki stopień relatywności, gdy słucha się ludzi, którzy są na poziomie rozwoju zielonym, ciężko jest ich w ogóle zrozumieć. Tak jakby mieli swój własny świat i brakuje im pokory i otwartości umysłu, żeby zaobserwować, że nie są jedyni we wszechświecie, bo cechą negatywną koloru zielonego jest to, że myśli, że jest jedyny we wszechświecie. I w ogóle cechą negatywną każdego z tych pojedynczych kolorów jest to, że każdy myśli, że jest jedyny we wszechświecie. Czyli jak ktoś jest na poziomie niebieskim, a ktoś jest na poziomie zielonym, to obydwoje myślą, że są jedyni we wszechświecie i żaden z nich nie jest otwarty na siebie, tylko każdy słucha siebie i dostosowuje siebie pod ten kolor i ten system wartości, w którym sam występuje. I to jest mega super istotne, bo zaraz powiem wam, co dzieje się dalej. Jeszcze opowiem wam o negatywnych aspektach koloru zielonego. Jest to rozmydlona relatywność. Wiecie, wartości typu w życiu ważna jest sprawiedliwość, w życiu ważna jest wolność, w życiu ważna jest bezwarunkowa miłość. Tylko to są hasła bardzo piękne, bardzo czyste, bardzo altruistyczne, ale mają bardzo wysoki stopień abstrakcji i bardzo trudno jest je wprowadzić w życie, ponieważ nie wszyscy jesteśmy równi, nie wszyscy jesteśmy tacy sami, nie każdy ma tyle samo. Życie nie jest sprawiedliwe i myślę, że ludzie dojrzali doskonale o tym wiedzą, bo wystarczy, że urodzisz się w Afryce i masz już gorzej w życiu, tak? Masz gorszy start. Wystarczy, nie wiem, że pochodzisz z jakiegoś biednego miasta, z biednego kraju i nie masz zapewnionej edukacji, nie masz infrastruktury pod swój własny rozwój, nie masz internetu, nie masz wiedzy, nie masz książek, nie masz kanału na YouTube i nie możesz się doedukować. Poza tym istnieją różnego rodzaju choroby czy zjawiska nadprzyrodzone, które potrafią w ułamku sekundy coś zniszczyć, tak? I należy mieć tego świadomość. Kolejnym elementem jest samolubny subiektywizm i odrzucenie rzeczywistości pragmatyczno-materialnej. Jeżeli ktoś z was zna termin duchowego eskapizmu albo spiritual bypassing, to się również tak nazywa, to jest termin bardzo często odnoszony właśnie do koloru zielonego, czyli taka ucieczka w duchowość. I to, co jest charakterystyczne, to jest taka skrajnie relatywna duchowość dotycząca tylko ciebie. Także nikt cię kompletnie nie rozumie. Nie będę tutaj dokładnie przytaczał przykładów. Myślę, że osoby, które interesują się duchowością, wiedzą, o czym ja mówię. I też ten hejt wobec materializmu, tak? No, technologia to zło, samochody to zło, i to jest to złe. Z tym, że to jest troszeczkę taka hipokryzja, bo kolor zielony i tak korzysta z tych dóbr, tak? I tak korzystasz z samochodu, i tak w takiej czy innej postaci. Nawet jeżeli nie masz samochodu, to i tak korzystasz z transportu, albo z wygody, albo z tych wszystkich dóbr, które przyniosła nam współczesna technologia. Idealistyczna duchowość odrzucająca fakty. Przekonania typu przy pomocy myślenia możesz zmienić świat, tak?
To jest skrajnie idealistyczne. Brak pokory i dostrzeżenia swoich błędów. Przewrażliwienie na krytykę. To jest również cecha charakterystyczna koloru zielonego, albo ten taki podział, że świat dzieli się na ludzi o wysokich wibracjach i niskich wibracjach. Uważam to za bardzo silna arogancja, tak? Koloru zielonego. Zamknięcie na krytykę. Nadmierna wybuchowość i buntowniczość. Brak otwartości na rozwiązania systemowe. Dużo gadania, a brak skutecznego działania. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura oraz niewystarczające kompetencje. Musicie mieć tą świadomość, że to jest tylko etap i to nie jest koniec świata. I istnieją różnego rodzaju relatywne odłamy tych kolorów, czyli ktoś może na przykład być na pograniczu koloru pomarańczowego i zielonego. Ale nie będę się tutaj w to zagłębiał. Bardzo ważne jest zrozumienie tego, że pomarańczowy i zielony walczą ze sobą i można to widzieć w takim sposobie myślenia, że mamy po jednej stronie konserwatystów i materialnych sceptyków, a po drugiej stronie mamy liberalistów i osoby skrajnie zgadzające się na wszystko. Tak? I tak to już po prostu jest. Przychodzi taki moment, kiedy dojrzewasz i przechodzisz przez różnego rodzaju doświadczenia i poszukujesz dużej ilości wiedzy i zaczynasz dostrzegać to, że życie jest multikompleksowe, że istnieją pewnego rodzaju prawa kosmiczne, własności życia i że życie może wcale nie jest aż takie proste, tak? Takie uproszczone względem twoich wartości. I wtedy dochodzi do takiego przebudzenia. I człowiek zaczyna dostrzegać, że każdy z tych poziomów charakteryzuje się swoją własną ograniczoną siatką wierzeń i że w ogóle istnieje coś takiego jak poziom, że każdy jest na swoim własnym poziomie. I wtedy wyrasta coś takiego jak drugi tier, czyli drugi poziom. O ile te wszystkie kolory, tych sześć kolorów poprzednio każdy myślał, że jest jedyny, o tyle żółty widzi doskonale, że istnieje coś takiego jak mem, istnieje coś takiego jak wartość, istnieje coś takiego jak poziom świadomości i że każdy ma swój własny poziom świadomości i nie da się na siłę go rozwinąć, każdy musi się rozwijać w swoim własnym tempie i tak samo beżowy jest potrzebny, tak samo purpurowy jest potrzebny, tak samo czerwony jest potrzebny, tak samo niebieski jest potrzebny i pomarańczowy i zielony i wtedy wyrasta żółty. I to, co jest charakterystyczne przy żółtym oraz turkusowym, w ogóle przy tych poziomach kolejnych, będących następnymi zaraz po tym pierwszym poziomie, to jest to, że żółty ma wysokie zrozumienie wartości ciągłej zmiany i chaosu. Samodoskonalenie w zmiennych warunkach. Szybka zdolność do adaptacji i wykorzystywania naturalnych praw. Szanowanie kompetencji oraz zasad panujących w świecie. Dostrzeżenie różnych stanów rozwoju ludzkości. Docenienie adaptacyjności, zwinności, spontaniczności, pokory i samoświadomości. Żółty rozumie, że istnieją inne poziomy. I żółty jest również ponownie nastawiony na samego siebie. To są osoby wysoce, takie... To są indywidualiści. Cholernie kompetentni. Cholernie rozwinięci na płaszczyźnie umysłu, którzy mają ogromną wiedzę i bardzo często są oceniani przez zielonych, przez osoby posiadające w swoim kognitywnym sposobie rozumienia świata te wartości duchowo-relatywistyczne, że żółty jest z umysłu. Tak? Taka ocena, że żółty to jest nadal umysł i że to jest zło. Chociaż widzi w nim potencjał, bo to jest kolejny poziom tak naprawdę. Sposób funkcjonowania. Poszukiwanie wzajemnych zależności. Rozumienie wagi interdyscyplinarności. Ciągła nauka. Poszukiwanie kompleksowych rozwiązań na ludzkie problemy.
integrowanie różnych perspektyw, brak potrzeby akceptacji przy jednoczesnej zdolności do współpracy z innymi, umiejętne spojrzenie w przeszłość, chwilę obecną i przyszłość, poszukiwanie równowagi pomiędzy byciem, posiadaniem i działaniem. To jest bardzo ważne, że żółty posiada w sobie również wartości zielonego i ma w sobie te wartości duchowe, jeżeli chodzi o bycie i wspólnotę, z tym, że nie jest już taki needy, nie ma takiej ogromnej potrzeby przebywania wśród ludzi. No i tutaj jest już nastawienie na równowagę pomiędzy byciem a wiedzą, tak? Nie ma takiej skrajności, że tylko duchowość albo tylko materia, jest to i to, wszystko jest potrzebne. Używamy wszystkiego, co w naszej mocy, aby się rozwijać. Jego negatywnymi aspektami są samotność, nastawienie na ideę, bo żółty jest bardzo wysoce abstrakcyjny, jeżeli chodzi o myślenie, branie swojej wizji zbyt osobiście oraz niezdolność do współtworzenia z innymi. Jest bardzo wysoki poziom samotności. Jeżeli ktoś ma ogromną wiedzę i potrafi stworzyć wizję, to równocześnie może się w niej po prostu zamknąć, tak? To jest ten aspekt umysłu po prostu. No i potem wyrasta kolejny kolor, czyli kolor turkusowy, który mam nadzieję się wszystkim spodoba. Jego wartościami są kolektywne poszukiwanie globalnego porządku i wzrost znaczenia duchowości, zdolnych rozwiązać problemy wszystkich ludzi. To jest ta duchowość, prawdziwa duchowość, tak? Związana o oparta o świadomość, non-duality. Jego nastawieniem jest my, czyli globalny, holistyczny widok. Jego wartościami są holistyczne podejście do życia, poszukiwanie balansu indywidualizmu oraz kolektywności, teoria pól morficznych i fraktalnej struktury świata, posiadanie szeregu insightów i głębokich wglądów umożliwiających pozazmysłowe postrzeganie świata, maksymalne wykorzystanie zdolności umysłu, mózgu i świadomości. A jego negatywnymi aspektami są duchowość skrajnie odlotowa i mało rozumiana. Na przykład niektóre wersje jogi, kundalini czy non-duality. Wiecie, jak znacie takich wysoce uduchowionych ludzi i naprawdę, gdy się ich słucha, ma się wrażenie, jakby oni żyli w innym świecie. Z tym, że to nie jest to samo, co spiritual bypassing koloru zielonego. To jest już po prostu bardzo wysoki poziom świadomości, który wykracza poza ludzką percepcję. Jest bardzo często mylony z poziomem zielonym ze względu na nastawienie na kolektywność i duchowość, jednak stoi powyżej, integrując w sobie praktyczne elementy żółtego. Musicie wiedzieć o tym, że kolory te powyżej poziomu drugiego, tak, powyżej tych niższych szczebli, mają duże znaczenie, mają tą wiedzę, że bardzo ważna jest wizja i taki globalny widok, takie poszukiwanie dużego obrazu, takie niezagłębianie się w szczegóły. No i kolejnym kolorem jest kolor koralowy, z tym, że w książce Spiral Dynamics i w ogóle w tej teorii nie jest on praktycznie w ogóle opisany. Jest opisany jako kolor, który dopiero się wyłania, lecz nic o nim nie wiadomo. Moja hipoteza jest taka, że jest to prawdopodobna druga wersja czerwonego z poziomu pierwszego. Będzie silna i nastawiona na samoekspresję. To jest w zasadzie definicja z książki. I będą to zdolności umysłu będące poza zasięgiem osób nieprzebudzonych, odkrycie niepodzielności jaźni oraz głębokiego związku indywidualnego ja z boskim ja jestem, poszukiwanie oświecenia i mistrzostwa duchowego, non-duality, kundalini, yoga, przekroczenie percepcji życia i śmierci, poczucie indywidualizmu w poziomie koralowym wynika z realizacji tego, że istnieje tylko jedna i niepodzielna jaźń, będąca samotną egzystencją jednego Boga, self, brahman, niedualność. No to tak, moja hipoteza, że będzie to po prostu takie głębokie urzeczywistnienie non-duality, czy kundalini, czy w ogóle jaźni samej w sobie, które już po prostu będą bardzo mocno dotykać duchowości. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dynamikę spiralną, Spiral Dynamics,
te wartości rozwijają się po kolei, dotyczą wszystkich ludzi, czyli nawet jeżeli jesteś jakiegoś tam koloru, czy utożsamiasz się, czy to czujesz, to masz również w sobie te wartości niższe, tak? Ale masz również potencjał do rozwoju wyższego. Jeżeli macie takie poczucie, że a, bo to kolory, bo to etykietkowanie, to tamto, słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby się etykietkować, czy tam wytykać palcami, kto jest jakiego koloru. Chodzi o to, aby odnaleźć się w strukturze wartości i rozpoznać to, na jakim poziomie ty jesteś i co cię czeka, jeżeli chodzi o twój własny rozwój. Zarówno takie, powiedzmy, dogmatyczne trzymanie się tej teorii albo aroganckie zaprzeczanie jej, myślę, że nikomu nie pomoże, bo jest to piękna teoria i uważam, że warto się z nią zapoznać. Na pewnej płaszczyźnie bardzo przypomina Kundalini, tak? Czyli teorię czakr oraz teoria Abrahama Maslowa, tak, jeżeli chodzi o piramidę potrzeb. Na pewno jest bardzo podobna do teorii integralnej Kena Wilbera, ponieważ Ken Wilber wykorzystał Spiral Dynamics do stworzenia swojej własnej teorii integralnej. Zresztą twórcy Spiral Dynamics współpracują z Kenem Wilberem, współpracują czy współpracowali i razem opracowywali te teorie. Tutaj bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na tą dualistyczną naturę tej spirali, że jest najpierw nastawienie na ja, potem na my, potem znowu na ja, potem na my, potem na ja, potem na my, potem znowu ja, my, ja, oraz to, że istnieje ten podział pomiędzy pierwszym poziomem do koloru zielonego i tym drugim poziomem powyżej. No i to, że te kolory poniżej lubią walczyć ze sobą, tak, że siebie nie lubią po prostu. Że czerwony potrafi walczyć z niebieskim, niebieski z pomarańczowym, pomarańczowy z zielonym, że mogą istnieć różnego rodzaju mieszanki wartości. Również czasami można dokonać regresu, czyli można być na jakimś poziomie, ale spaść niżej, jeżeli zmienią się warunki życia. Niektóre osoby mogą się rozwijać na siłę bardzo wysoko, ale generalnie mają jeszcze niezintegrowane elementy niższych szczebli. I czasami warto jest zwrócić uwagę na to, czy przykładowo, jeżeli uważasz, że jesteś kolorem, jesteś bliżej koloru żółtego, to czy tak samo masz sobie zintegrowany kolor zielony, pomarańczowy, niebieski, czerwony, purpurowy i beżowy, tak? Bo to jest też taki aspekt, został omówiony w książce jako taki duchowy, spiralny magik, tak? Duchowy spiralny magik to jest taka osoba, która jest co najmniej na poziomie żółtym i to jest osoba, która dostrzega, że coś takiego jak różnice wartości, że one istnieją i że można je opisać, scharakteryzować i taka osoba widzi, że nie każdy jest na tym samym poziomie, że istnieją różnice i jest w stanie dostrzec to, co jest potrzebne dla danej osoby, żeby pomóc jej w rozwoju. To jest przykładowo też stosowane w coachingu, gdy rozwija się określone wartości, gdy szuka się szans, możliwości, zagrożeń, problemów w życiu, przeszkód i pomaga się osobie, żeby weszła na wyższy poziom. To jest również używane w przywództwie, bo tak samo spirale wykorzystuje się w biznesie do tego, żeby budować biznesy, które są świadome swojego otoczenia, które są zintegrowane w środku, nie tylko taki biznes, powiedzmy, koloru pomarańczowego, który jest eksploatatywny, ale również taki zintegrowany biznes, który łączy w sobie kolor zielony i wtedy staje się żółty, tak? To są matryce, to jest taka struktura macierzowa, tak? W której są specjalne zespoły, grupy ludzi, którzy pracują nad określonymi zadaniami i mają bardzo wysokie kompetencje, żeby rozwiązywać dane problemy, tak? I organizować się w bardzo szybki sposób, bardzo szybko identyfikować problemy, szukać konkretnych rozwiązań, bo przykładowo w Afryce może brakować infrastruktury pod drogi, tak? Może brakować wody, może brakować edukacji, podręczników. Jeżeli chcielibyśmy pójść do Afryki i edukować dzieciaki, no świat jest jednością, łączmy się w wspólnotę, ale takim dzieciakom brakuje wody, jedzenia i schronienia, czy w ogóle dzieciakom, czy ludziom, tak? No to popatrzą na ciebie i nadal usiądą sobie w swojej grupie ludzi
uprawiając magię, bo w to wierzą i na daną chwilę to jest ich dominujący mem. Dlatego należy zrozumieć, że nie jesteśmy wszyscy równi i należy również się uczyć, ciągle się uczyć i ciągle doskonalić, dostrzegając swoje własne poglądy, swoje własne błędy poznawcze i swoją własną ignorancję. Bo życie jest multikompleksowe, świat jest wielopłaszczyznowy i tych teorii i w ogóle wiedzy i możliwości rozwoju czy szans jest cała masa, tak? To jest totalne myślenie koloru pomarańczowego, ale tak to właśnie jest. Podobnie warto jest być otwartym na kolor zielony, jeżeli jesteś niższego poziomu, jeżeli jesteś osobą, która w tej chwili inwestuje w sukces, jest wysoce sceptyczna, manipulatywna i bardzo nastawiona na siebie, warto jest się otworzyć na kolor zielony. Pomimo tego, że ma on swoje negatywne strony, ma też wiele cech pozytywnych. Otwartość na wspólnotę, na szanowanie siebie, na budowanie zespołów, tak, relacji międzyludzkich. Tutaj znajdziecie prawdziwe szczęście, tak? Kolor zielony to jest prawdziwe szczęście, bo o ile przy pomarańczowym staramy się znaleźć to szczęście poprzez osiąganie, czy biznes, czy kasę, to kolor zielony widzi, że to jest droga donikąd, bo można się zaharowywać w nieskończoność, a i tak cały czas jesteś w tym samym miejscu i w ogóle kiedy znajdziesz czas na to, żeby odpocząć i na to, żeby być, jak cały czas pracujesz, tak? No oczywiście tutaj cieniem zielonego jest znowu takie lenistwo, czy taka ucieczka w duchowość, czy brak zaangażowania, czy odpowiedzialności takiej względem działania, ale no to również no jest później w kolejnym poziomie po prostu niwelowane poprzez wiedzę, kompetencje i świadomość. Słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że tutaj pomogłem wam zrozumieć Spiral Dynamics, że zainteresujecie się tą teorią. Polecam wam zakup tej książki. Wiem, że wideo jest całkiem długie, ale no nie da się krócej tego opisać, bo temat jest bardzo rozbudowany, a ja i tak nawet nie powiedziałem wszystkiego. Tutaj posiłkowałem się tabletem, ponieważ chciałem wam dokładnie opowiedzieć, jakie są cechy charakterystyczne dla poszczególnych poziomów. Tutaj niuansów związanych z tym poziomami jest dużo więcej, więc jeżeli interesuje was ten temat, to polecam zrobić research. Materiały w internecie są również dostępne za darmo, możecie kupić książkę. To jest w języku angielskim, ale może udałoby wam się znaleźć jakieś inne źródła informacji. Wiedzcie również, że świat cały czas zmierza do tego, żeby iść tam do góry, nie? Cały czas, wszyscy. I nawet możecie zaobserwować, że sam koronawirus to jest taki test, bo koronawirus wcisnął wszystkie możliwe przyciski, wszystkie możliwe triggery w naszym społeczeństwie jako globalne community i pokazał nam wszystkie nasze błędy, wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze słabe strony, jak ludzkość ogarnie się z tej pandemii, to będziecie mogli zaobserwować, że wzrośnie świadomość tych niższych szczebli, ale również wzrośnie świadomość wartości tych wyższych szczebli i ludzie przeorganizują się w naprawdę dużo bardziej świadome społeczeństwo. No, będzie to trwało, myślę, że trochę czasu, ale efekty będą mega zadowalające. Jeszcze taka jedna wskazówka, jeżeli chodzi o rozwój świadomości względem spirali. Żeby iść tam do góry jak najszybciej, najważniejsze jest mieć otwarty umysł, nie oceniać innych poziomów. Jeżeli jesteś na jakimś poziomie i będziesz oceniał inny poziom, to uniemożliwiasz sobie dostęp do tego poziomu, ale równocześnie warto jest mieć świadomość tych negatywnych aspektów danego poziomu. Warto jest się przyjrzeć temu, jak wy myślicie i z którymi poziomami systemu wartości wy się utożsamiacie i warto jest mieć też tą świadomość, że my jako ludzie mamy taką tendencję, że zawyżamy nasz poziom świadomości i zawsze wydaje nam się, że jesteśmy dużo wyżej niż jesteśmy w rzeczywistości, więc warto jest się zastanowić, czy aby przypadkiem nie jestem poziom niżej, czy dwa poziomy niżej od tego poziomu, z którym się identyfikuję, tak? Tutaj taki przykład, kolor zielony buduje też community i też wierzy we wspólnotę, ale w skrajności staje się ściśle taki ideologiczny i taki wręcz autorytatywny i dokonuje regresu do poziomu niebieskiego. I to jest to, opisuje Ken Wilber, w jaki sposób
poziom zielony, sam sobie strzela w stopę i dokonuje regresu do niższego poziomu, ponieważ po prostu zamyka się, tak? Przestaje być relatywny, ale ten jego własny jad, który wytwarza sobie poprzez ten relatywizm, zaczyna go po prostu ściągać w dół. Uważajcie na to, polecam mieć ten otwarty umysł. I jeszcze jedna rzecz, która mi osobiście pomogła wejść jak najwyżej w rozwoju, to jest medytacja. Medytacja bardzo mocno przyspiesza rozwój świadomości, bo otwiera wasz umysł i pozwala wam zwiększyć wasze zdolności poznawcze waszego umysłu do tego, aby rozumieć bardziej abstrakcyjne idee i pojęcia, i pozwala wam jak najszybciej wejść tutaj na te wyższe poziomy. Także polecam medytację tutaj jak najbardziej. Dobra, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten film, to tyle jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem, że przybliżyłem wam teorię ludzkiej ewolucji. Jeżeli wam się podobał, dajcie dla mnie łapki w górę, napiszcie pozytywne komentarze, zostawcie swoje własne przemyślunki, uważajcie na swój własny sceptycyzm i osąd, tak jak mówiłem wam wcześniej, i pamiętajcie, że to jest teoria. Uważajcie, jak wasz umysł będzie oceniał innych ludzi i porównywał, kto jest na jakim poziomie, bo to jest też taka trochę gra umysłu. Raczej staracie się trzymać to jako ciekawostkę i taką mapę, sposób nawigacji po świecie, a nie coś, żeby wam zaślepiło oczy, tak? Jeżeli chodzi o sposób widzenia. Ja mam na imię Damiano dla projektu Find Yourself. Dzięki wam serdeczne za to, że jesteście tutaj ze mną. Zostawcie łapy, zostawcie subskrypcję. Jeżeli chcecie, możecie wesprzeć projekt Find Yourself. Na dole są linki. Zapraszam was na grupę na Facebooku. Wszyscy jesteśmy świadomością. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, wujska.